Muszę przyspieszyć nasze obrady. Pan prezes bardzo ważne rzeczy powiedział, pewnie będą nawiązania do nich. Teraz proszę panią minister do zabrania zajęcia miejsca. To może to środkowe, ono chyba wygląda najgoręcej, prawda? Jak myślicie państwo? No tak, najgoręcej. To będzie taki hot armchair. Ja sobie siądę obok i 15 minut na szybką wymianę zdań na ten temat. Część tematów, które poruszył pan prezes również. Włączone, włączone, okej. Okay. Pani minister, polski hydraulik, taki symbol, to był taki fajny gość, jeszcze przystojny przy okazji, który łatał dziury w zachodniej Europie, tam gdzie się nikomu nie chciało i to było fajne, on był przyjmowany tam w całej Europie Zachodniej z sympatią. Taki przełom w moim przekonaniu, też chyba wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują się świadczeniem usług za granicą, nastąpi w momencie, kiedy no to pani Konik, te polskie firmy się technologicznie dozbroiły, zaczęły tam wykonywać super skomplikowane, często logistycznie usługi, to znaczy wbrew tym wszystkim mitom, że to jest prosty gość z jakimś śrubokrętem w kieszeni i to jest wszystko, co on ma. Dzisiaj polskie firmy są na absolutnie światowym poziomie, tak? I na absolutnie światowym poziomie wykonują usługi. Z drugiej strony są to często usługi takie, których tam nikt inny nie wykonuje, tak? Czyli weszły w jakąś niszę swoją. Ale z drugiej strony wokół nich narosło bardzo wiele mitów i to tak, padliśmy troszeczkę ofiarą własnego sukcesu, tak, tak to jest, tego wzrostu niesamowitego polskiej gospodarki i tej naszej ekspansji, tak trochę jest i dlatego te mity się pojawiły? Ja jeszcze raz powiem, że nie zgodzę się z mitem jednorodnym, tak? To znaczy, że jest percepcja, że mamy tylko negatywną percepcję polskich pracowników, bo to, tak jak powiedziałam, no, wiele badań jest nawet takich, które my mamy w ministerstwie, którymi dysponujemy, które wskazują jasno, że zwłaszcza nie mówimy o tej debacie publicznej, gazetowej, nagłówkowej, powierzchownej, ale tej, gdzie mamy do czynienia z realną gospodarką, to tam percepcja polskich firm i polskich kooperantów jest dobra i bardzo dobra. Natomiast ja bym chciała powiedzieć o dwóch elementach. Zaczął pan od tego słynnego hydraulika polskiego we francuskiej kampanii. Po pierwsze, nie deprecjonowałabym hydraulików, bo za chwilę wszyscy będzie nam brakować tych świadczących te podstawowe usługi, które ciągle są potrzebne. A zatem dobrze, że Polacy mają ten, jak mówimy o tym, że w jaki sposób są Polacy dzisiaj postrzegani w tych badaniach, o których wspomniałam wcześniej, to właśnie jest sumienność, elastyczność, zdolność dostosowania się, to też bardzo szeroki wachlarz usług, które są w stanie dostarczyć, więc dobrze, abyśmy mieli, aby ta renoma dobrego, sprawnego hydraulika również była naszym znakiem. Ja nie odżegnywałabym się daleko od tego. Natomiast równocześnie urośliśmy, tak jak powiedział pan redaktor, w innych obszarach. Wspomniane przeze mnie przed chwilą polsko-niemieckie forum gospodarcze, które w poniedziałek odbędzie się w Berlinie. Właśnie przed chwilą dostałam sygnał, że mamy rekordowo tam ponad 300 zgłoszeń. Z jednej i z drugiej strony zainteresowanie ogromne. Myśmy sprofilowali bardzo tam obszary zainteresowań, tam będzie przemysł 4.0 między innymi. Bardzo dużo firm z Polski, małych i średnich, ogromne zainteresowanie dużych kontrahentów. Nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak bardzo te wielkie koncerny, marki, których znamy, Bosch, Siemens, jak one dużo dzisiaj zatrudniają polskich inżynierów i to u siebie, i to albo z jak dużą liczbą małych, średnich firm, podwykonawców współpracują, więc po pierwsze, ten obraz nie jest jednorodny i dobrze, bo Polska 38-milionowe państwo może mieć, ten pejzaż jest bogaty. Po drugie, powiedziałabym, że dzisiaj on jest z przewagą dobrego w realnej gospodarce. Realna gospodarka chętnie sięga i to też moje doświadczenie z 2 tygodnie temu, spotkanie w gronie tego globalnego konsultingu, który mówi, no tu jest tak gorąco, do nas ciągle przyjeżdżają firmy, które chcą inwestować dzisiaj i chcą być w Polsce ze względu na jakość tego rynku pracy, jakość pracowników. Więc naprawdę ten obraz się bardzo radykalnie w ciągu ostatnich lat zmienił się na korzyść. Myślę, że tutaj my nie mamy powodu do żadnego kompleksu, dlatego to, o czym powiedział przed chwileczką w wykładzie otwierającym, to tutaj zostało powiedziane,
My dostarczamy realną wiedzę, dlaczego te przepisy nie są adekwatne do dzisiejszych warunków, że one były prawdą w momencie, bo przypomnijmy sobie tak naprawdę, jaka jest geneza ustawodawstwa czy też zmianie regulacji dotyczącej mobilności, dotyczącej pracowników delegowanych. Ona gdzieś swoje korzenie ma w 2004 roku, wtedy, kiedy Unia Europejska się rozszerzała, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. Jedne państwa od razu otworzyły swoje rynki pracy, inne limitowały go na kolejne lata. I to tam jest tak naprawdę źródło tej dyskusji, ten strach, obawa, no te praktyki, które dzisiaj uznajemy za no, niesłużące wspólnocie europejskiej, czyli praktyki protekcjonistyczne. Więc reasumując, no obraz jest dobry, ja nie byłabym tutaj tak pesymistyczna. On się bardzo radykalnie zmienił, nie tylko hydraulik, ale też ten, który co najmniej serwisuje automatykę produkcyjną, jeśli nie programuje ją już coraz częściej, jest wielobarwny i zdecydowanie pozytywny. No właśnie, pani minister, to, że tamtejsi przedsiębiorcy, bo o tym mówimy, tamtejszy biznes nas potrzebuje, tak? Potrzebuje usług polskich firm, to chyba nikt nie ma wątpliwości, czyli ten odbiór jest na pewno dobry, no po prostu nas potrzebują, tak? Weźmy braki na niemieckim rynku, no, do 2035 roku 5 milionów ludzi, można ich zastąpić wyssanymi z Polski pracownikami, którzy będą pracować w niemieckich firmach, można ich zastąpić usługami. Wolelibyśmy eksportować usługi, prawda? I chyba tak jak tak się głębiej pod podszewkę zajrzę tutaj, to chyba o to tu się gra, bo pani i mnie pewnie jest bliski taki pomysł na gospodarkę europejską win-win, tak? Gdzie wszyscy wygrywamy. A teraz odżywają takie egoizmy i chyba pod takim hasłami egoistycznymi, że jak Polak zyska, to znaczy, że Francuz straci, tak? Dla mnie to jest nieporozumienie. I to się gdzieś przebiło właśnie do tych tabloidów. One w jakiś sposób decydują media, tak? To, co jest jednak w mediach społecznościowych, czyli w nadbudowie, jak to powiedział kiedyś Marx, decyduje o decyzjach politycznych, również decyzjach urzędników unijnych. Czy my możemy jakoś to próbować zmienić, czy jakieś komunikaty płynące tutaj od nas mogą wpłynąć na opinię publiczną i odwrócenie tego? I teraz pytanie, czy rzeczywiście jest to takie trudne dlatego, ponieważ za tym kryje się próba zachowania obecnych nierówności w Unii Europejskiej tak naprawdę, czyli tego, żeby bogaci pozostali bogaci, a my żebyśmy zostali rezerwuarem taniej siły roboczej, której tak naprawdę już nie jesteśmy. To, że nie jesteśmy rezerwuarem taniej siły roboczej, to my przekonujemy się najbardziej. To, że ta przewaga konkurencyjna, jaką była tania siła robocza jeszcze pewnie może z 7-8 lat temu, ona się już wyczerpała zdecydowanie. To doskonale wiemy, że tańszych pracowników można znaleźć gdzieś 500-600 kilometrów na wschód od miejsca, w którym się dzisiaj znajdujemy, chociaż i tam te wymagania także rosną. I to dobrze, tak? Bo nie chcemy być, chcemy dorównywać, chcemy poprawiać jakość życia w Polsce, więc tutaj to coraz mniej zaczyna być wartość konkurencyjna. Z całą pewnością Europa Zachodnia, która przez lata wzrostu powojennego wypracowała systemy wsparcia społecznego, takie, na które nas dzisiaj ciągle nie stać, bo mówiłam już o tym dzisiaj też wcześniej, że jak porównamy sobie obciążenie, czy płacę netto w Polsce, płacę netto we Francji czy w Skandynawii, to ona nie jest tak bardzo radykalnie różniąca się. Ona jest różni się brutto, bo wynika z innych obciążeń związanych z poza tymi bezpośrednimi kosztami pracy, które są znacznie wyższe poza Polską, więc czy też innymi krajami Europy Środkowej. To, co jest, myślę, w tej dyskusji istotne i co my możemy robić. Po pierwsze, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu europejska opinia publiczna będzie mogła zapoznać się z polskim stanowiskiem w tej dyskusji, która się właśnie toczy. Mamy wymianę zdań francusko-niemiecką. Ten mocny głos z Polski, mam nadzieję, także popłynie w przyszłym tygodniu, gdzie też pokażemy swoją koncepcję na najbliższe lata. To po pierwsze. I to w tej warstwie takiej, powiedzmy, publicystyczno-eksperckiej to będzie ta jedna odsłona. Druga, no to takie aktywności jak te, które tutaj zostały wspomniane, czyli z poddanie w wątpliwość części nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych. To jest ta aktywność, której się nie boimy i wokół której będziemy chcieli budować sojusz europejski, szerszy europejski sojusz. I wreszcie trzeci bardzo ważny wątek, no to ja myślę, że paradoksalnie dyskusja o nowej polityce celnej, nowej polityce handlowej Stanów Zjednoczonych, dyskusja między Stanami Zjednoczonymi a Europą,
pokazała bardzo, i to jest bardzo mocno wyraźne dzisiaj, widzimy to w publicystyce, w komentarzach w Niemczech, które są w podwójnym potrzasku, bo okazuje się, że jakakolwiek działalność retroaktywna podjęta przez Unię Europejską godzi w interes niemiecki, ponieważ ten łańcuch wartości jest tak rozbudowany, że w kilku segmentach, no mówimy przede wszystkim o sektorze automotive, który jest ulokowany, zainwestowany, który tworzy miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych, więc działalności, jakby wojna celna gospodarce niemieckiej nie służy w żadnej mierze, bo w taki czy inny sposób ona na tym traci. Więc oczywiście odbija się na nas, ale chciałam ten przykład tylko podać, że my jesteśmy tak wewnętrznym łańcuchem już dzisiaj mocno spięci, że działania protekcjonistyczne nie służą. One są naprawdę publicystycznym sloganem. Mówię, ten dumping socjalny, którego celowo nie użyłam ani jeden raz w swoim wystąpieniu otwierającym, jest no, na tyle dzisiaj możemy go w sposób jasny, jednoznaczny pokazać, jak jest nieprawdziwy, że i przede wszystkim niesłużący, nie mówimy tylko tutaj z perspektywy tylko i wyłącznie rynku polskiego, ale naprawdę konkurencyjności europejskiej gospodarki, że jesteśmy w stanie to naprawdę pokazać na dowodach. Ja wiem, że zawsze emocje będzie budzić, jeśli główny pracodawca z jednej małej miejscowości francuskiej przeprowadza się do Wronek czy w okolice Łodzi, no to mamy bardzo gorącą dyskusję, ale w tej dyskusji ginie fakt gdzieś tam, który mamy głębiej, że no, on się przenosi nie ze względu na koszty pracy, ale ze względu na to, że od 15 lat nie jest w stanie znaleźć tam pracowników. A tutaj ma bardzo wykwalifikowaną, świetną siłę roboczą, nazwijmy to inaczej, ma super wykwalifikowanych specjalistów, których w całej Europie brakuje. No dokładnie tak, czyli pani minister, no możemy jasno powiedzieć, że hasło wzmocnienia społecznego wymiaru europejskiej gospodarki okazało się w tym wypadku bałamutne, że kryje się za tym zupełnie coś innego, że kryje się za tym tak naprawdę protekcjonizm, który Europie i nam szkodzi, tak? Nam wszystkim po prostu. Zdecydowanie tak, jeżeli Europa zapomni, po co tak naprawdę proces rozszerzenia nastąpił, że jednak po pierwsze, żeby ten potencjał tych 500 milionów obywateli dobrze wykorzystać w całości, po to, aby jednak, że jest to również projekt nie tylko gospodarczy, choć dzisiaj tu mówimy przede wszystkim o gospodarce, nie tylko gospodarczy, a zatem w naszym wspólnym interesie jest pewne historyczne wyrównanie szans życia, no to ten proces musi się wydarzyć i dzisiaj musimy, jeżeli mówimy o równej konkurencyjności, o podstawach konkurencyjności, no to musimy ważyć te potencjały, które dzisiaj ciągle, pomimo tego, że gospodarka polska biegnie bardzo szybko, biegnie, no w tym roku zakładamy co najmniej 3 razy szybciej niż gospodarka naszego największego partnera gospodarczego, to jednak my mamy tych okrążeń wokół stadionu, my musimy wykonać jeszcze kilkukrotnie więcej, więc to ten czas musimy sobie dać wzajemnie, bo to tak jak mówię, nam się wspólnie opłaca, bo jednak ta starzejąca się Europa, Europa, której brakuje rąk do pracy, no nie może zapominać właśnie o tym swoim dzisiejszym podstawowym problemie. Wróćmy do myślenia win-win. No i na koniec, pani minister, wśród pewnie tutaj również obecnych przedsiębiorców są takie obawy, że nowe przepisy, nowe regulacje tak skomplikują i tak wszystko i tak podniosą koszty i w praktyce będą tak niewdzięcznie stosowane, bo to też jest pułapka, tak, że może być jakiś przepis, ale on inaczej będzie stosowany w Czechach. Powiedzmy, że wzorcowo dla nas będzie wszystko jasne. Będziemy wiedzieć, jak tam pracować, tak? Natomiast możemy nie wiedzieć, jak pracować w północnej Francji na przykład, nie? Może się tak zdarzyć. I to może tak przerazić polskich przedsiębiorców, że z tych 90 tysięcy firm no niewiele zostanie na zachodzie, że one się przestraszą, że będziemy mieli nową falę emigracji, tak? Jest takie zagrożenie. Czy ono jest realne i pytanie, co wy jako rząd, pani jako minister przedsiębiorczości przecież, zamierzacie zrobić, żeby tych przedsiębiorców uspokoić? Co by pani im powiedziała? Może wprost? Ja myślę, po pierwsze, myśmy tam 3 lata temu zaczęli taki program, największy tego typu program w Europie Środkowej, adresowany do spółek technologicznych, który nazywa się Start in Poland. Ja coraz częściej używam sformułowania Smart Means Poland i Polacy tak zwana przez mojego współpracownika bliskiego, jednego z wiceministrów, polska smartność na pewno nie sprawi, że państwo się przestraszą i przyjadą. Co więcej, jesteśmy w trudnym roku ze względu na procesy europejskie związane z Brexitem i tych ruchów ludów, jakie możemy się spodziewać w najbliższych
miesiącach będzie bardzo dużo, na pewno, tak, związanych z tą bardzo poważną niepewnością. Jeżeli jesteśmy coraz bliżej scenariusza tak zwanego twardego Brexitu, to tutaj obszar także pracowników delegowanych, w tym obszarze jest ogromnym tematem. To też wiemy, jak ważny to jest dla nas rynek, siódmy partner gospodarczy, więc to także przestrzeń, która Państwa dotyczy. No i to, o czym chciałabym Państwa naprawdę zapewnić, to, że im więcej przykładów niemożności implementowania, takich jak te, o których tutaj mówiliśmy wcześniej, chociażby jak liczyć ten skumulowany czas, w jaki sposób liczyć, przecież też ta rzecz, na którą zwracają Państwo także uwagę, jak liczyć tygodnie, godziny tygodnia pracy i po tych godzinach wypłacane ewentualnie w czasie nieobecności zasiłek, czy taki, jak to ma miejsce w Polsce, jaki wypłaca Pani Profesor Uścińska, czyli 50% wartości, czy 35%, czy 25%, tak jak to ma miejsce we Francji. Znaczy tych sprzeczności jest rzeczywiście bardzo dużo, niemożności implementacji po prostu. Więc im więcej takich przykładów Państwo nam dostarczą, tym pewnie łatwiej będzie nam dyskutować z Komisją Europejską i sprawić, aby te rozwiązania były nie tylko korzystne, ale i realne, bo dzisiaj w wielu obszarach wydają się nierealne do zastosowania. Bardzo prosimy Państwa o takie wsparcie i bardzo zachęcamy także, bo ja o tym też wspomniałam, że to, na czym cierpimy, myślę, bardzo często, to właśnie na tym późnym reagowaniu. Ono jest efektem nie tego, że my jako administracja reagujemy zbyt późno, tylko także my jesteśmy za późno informowani od tych pierwszych interesariuszy, że pewnego typu procesy legislacyjne rozpoczynają się na poziomie biurek bardzo na niskich piętrach przy rondzie Schumana w Brukseli. I taka państwa silniejsza obecność, silniejsza reprezentacja w Brukseli zawsze wspiera i pomaga w tej dyskusji na poziomie już wyższym, na poziomie politycznym. Wiemy dobrze, jak świetnie zorganizowany jest lobbying tych największych państw, lobbying przemysłowy, lobbying gospodarczy, tych najsilniejszych gospodarek europejskich. Myślę, że my dzisiaj jesteśmy na takim poziomie, że powinno nas być stać również na taką mocną, silną państwa obecność. Dlatego zapraszam, bo to projekt, który też zaczęliśmy w Ministerstwie Polish Business House w Brukseli. Zapraszam, abyście się Państwo zainteresowali. Chcielibyśmy stworzyć taką mocne ramię polskiego przemysłu, polskich podmiotów gospodarczych, które będzie w stanie podjąć partnerską rozmowę na odpowiednim poziomie i w odpowiednim czasie, gdzie będzie można jeszcze mitygować negatywne skutki podejmowanych tam regulacji. Bardzo dziękuję. Czyli nic o nas bez nas, nie tylko poprzez gorące krzesło raz do roku, ale przez gorącą linię non-stop, tak? Tak należy do ministerstwa. Tak pracujemy, tak działamy. Patrzę na panią dyrektor Szymańską w pierwszym rzędzie, tutaj siedzącą w Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, która tutaj będzie z państwem przez dwa dni i która będzie od państwa zbierać wszystkie informacje i która zawsze jest na tej pierwszej linii dialogu z Komisją Europejską. Także jesteśmy do państwa dyspozycji. Bardzo proszę korzystać. Bardzo dziękuję, pani minister.